Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami parę na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy tutaj grać z Detroit Pistons, a więc jeśli nie mieli to starcie najlepszej drużyny z zachodu i wschodu. Wiadomo, że oczywiście to jest dopiero początek sezonu, więc my mamy przed ledwo co przewagę nad Kings. Pistons mają taki sam rekord co Celtics, no ale przed tym meczem Spurs mam jedynkę zachodu, a Pistons jedynkę wschodu, więc jest to starcie dwóch najlepszych drużyn z obu konferencji. W poprzednim odcinku mecz, który rozegraliśmy, to był ten mecz z Portland, tutaj tak, ten mecz z Portland. No, grało mi się bardzo dobrze, tutaj w sumie statystyki pokazują to. Grało mi się prawie dobrze tutaj 50 point game, triple double. To myślę, że właśnie najlepiej pokazuje, że naprawdę grało mi się bardzo dobrze w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądało z Detroit tutaj. Na to spotkanie już jesteśmy gotowi i w sumie możemy wychodzić. A więc pora ten key game, outperform i wygrać mecz. Czyli to samo, co mieliśmy z... Kim mieliśmy tam? A nie, z Portland mieliśmy po prostu wygrać, bo to nie był outperform, tylko to był tam rival, nie rival team, a nawet 5 game winning streak, więc tam po prostu musieliśmy chyba wygrać tylko, jeśli się nie mylę. A tutaj no właśnie musimy outperform Cade'a, więc nie tylko musimy myśleć o zwycięstwie, ale musimy też myśleć o tym, żeby Cade nie zagrał zbyt dobrze. Trzech zawodników ich tutaj ma moje buty, no fajnie, fajnie widzieć na pewno. Tutaj na razie wyrodziłem 39 punktów, więc zwykle ostatnich sezonach mieliśmy troszkę mocniejsze starty, ale w ogóle nie narzekam. 39 punktów to i tak jest niesamowita rzecz, żeby wyrodziłać w sezonie, więc w ogóle nie narzekam, tylko się tak widzę troszeczkę jakby nie, ten start nie jest aż tak mocny, jak byłam przed kilka, jak rok temu, przed dwa lata temu, ale i tak jest naprawdę imponujące tutaj od początku i tak właśnie tutaj, więc nie ma co tutaj na pewno mówić, że jakoś jest zły start, tylko porównanie do poprzednich sezonów, jakby jest troszeczkę taki wolniejszy, może powiedzieć, ten start wykonania Kobe'ego Jordana. Pistons to też nasi rywale z niedawno tam z finałów, chyba dwa lata temu. Rok temu mieliśmy, znaczy w tym roku naprawdę mieliśmy w Knicks, a rok temu mieliśmy Pistons. Więc zespół, z którym właśnie nawet widzieliśmy się w największych spotkaniach możliwych, czyli w finałach NBA. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało w normalnym meczu sezonu zasadniczego, który tak oczywiście wiadomo, że i oni, i my będziemy chcieli wygrać. Jest to mecz w Detroit i możemy zacząć to starcie. Trzech ich starterów właśnie gra w moich butach, więc jest na pewno fajna rzecz, żeby widzieć. Oakley. Podanie do Auzera, Auzer Thompson to jest trójka i to otwarta trójka, ale nie trafiałem tutaj. Ciężko jakby, nie lubię grać z stworzonymi zawodnikami, bo po prostu często po prostu nie wiem, czy oni, z czego oni są dobrzy, może powiedzieć. Jakby nie wiem, bo pierwszy raz z nimi gram, albo nawet jeśli grałem z nimi, to nie pamiętam po prostu jakoś, jak to wyglądało przedtem. Szkoda tego bloku tutaj. Kate Cunningham. Troszkę wycofuję tutaj do tyłu. Brałem kolejną trójkę, wykonałem Detroit i tym razem ta trójka też jest celna. Nie tylko mieli dobrą okazję, ale też tym razem wykorzystali tę okazję. A myślałem, że nie ukrywam, że tą prędkością prawdę sobie z Cade'em nie ukryłem i żeby dał posłuszony pasek, krótko mówiąc, ale jednak tak nie było. Brewer. Auzer nie jest zbytnio shooter, więc on właśnie nie będzie rzucał tutaj zbytnio. Cade widzę, że tutaj chce wyskoczyć za zasłony. Będą musieli rzucać, ale Victor Wembanyama jest dosłownie przy nim od razu tam. Weź się pod kosz. Udało się, dobra. Nie chciałem rzucać trójki, bo tak już mówiłem. Jest moment na pewno, w którym mogę prowadzić trójki, jak na przykład prowadzimy, a jak nie prowadzimy, jak nie jest, jak jest równo, no to nie ma sensu, bo po prostu wiem, że to jest ciężkie, a teraz wolę grać jak najmądrzej możemy, a to jest steal w naszym wykonaniu. Mikal, piłka od ciebie. Wemby. Oj, czemu mi zawodnik tak się to podoba? Naprawdę nie lubię sytuacji, w których widzę, że podanie może być lepiej oddane. Jakby teraz mamy steala kolejnego w naszym wykonaniu. Mikal. Bridges, trafka, super. Pierwsza szansa w tym meczu. Czy to są dwa, czyli mamy dwa style, tak? Dwa style.
Nie pamiętam ile, jakby Career High, jak ja grałem, moich stylów, to nie wiem. Możliwe, że nawet dwa. Możliwe, że nawet właśnie, że jak ja grałem. Bo jak mój zawodnik, jak symulowałem mecz, to nie wiem ile w sumie jest Career High. Jumpshot od Auzara, myślałem, że może to nie wpaść, ale jednak wpada tutaj. Próbowałem się jakoś tutaj pozbyć Kade, ale nie było takie łatwe, dość twardo się trzymał na tej, może powiedzieć, przy ziemi i nie dało się go tak łatwo pokonać. Przeważę tutaj na Kade'a. Rzut, który nie może być łatwy właśnie. Victor teraz atakuje. Tutaj Victor powinien po screenie na przykład i coś takiego, niestety nie wpada. Miał niższych graczy właśnie przez to, więc po prostu chciałem, żeby atakował i nie udało mu się niestety. Trójka od Auzera Thompsona. Nie jestem fanem Auzera trafiającego trójki. Mam podobne, jakby przypomina mi się finał, finał NBA, tak, to był finał NBA z Joshem Giddym, gdzie to ktoś, który nie jest shooterem, rzuca dobrze trójki. Nie wiem, czy to jest może po prostu... Zauważyłem, że nie, może to jest kwestia po prostu, że się świetnie rozwinął, jakby świetnie pracował nad tymi trójkami, bo nie każdy, kto wchodzi do ligi z draftu, jest dobrym shooterem. Niektórzy dopiero po jakimś czasie zrobią się shooterami dobrymi, więc może coś takiego tutaj widzimy. Blok, a jeszcze każda piłka była troszeczkę tutaj bliżej, żebyśmy mogli złapać. Czy tutaj Kade wyskoczy właśnie. Trójka, nie wiem czy to wpadnie, a jednak wpada. Dobrze im te trójki wchodzą na pewno, jak na razie. To trzeba na pewno właśnie, to zauważyliśmy już. Udało się przejść Kade'a, patrzymy na trzynastkę, co zrobi. I niezbyt chętny był tutaj, żeby mnie atakować. Podwójny screen, świetna robota, ale tutaj się jakoś przedostałem. Trójka, jednak Kade'a wpadł. Niestety. Za późno się jakby skapnąłem w ogóle też, że oni robią jakby podwójny screen. A my za to szybko odpowiadamy ponownie. Mam dwa style, więc warto próbować. Z drugiej strony te style wiemy, w jaki sposób one wyglądały. No i niestety jak widziałem tylko, że już UMB zajmie porządek, to widziałem, że potem podadzą do tego Oakley'ego, który jak razie tym sobie dość imponująco wygląda. Temu trzeba oddać na pewno, że wygląda dość imponująco. Piękny, piękny wjazd. Tym razem właśnie się udało tutaj wyjść przed nią. To jest klucz naprawdę do sukcesu, żeby w tych atakach być przed nim. Przed Kade'em, przed właśnie tutaj Kade'em, przed zawodnikiem, który próbuje bronić. Prawy daj steal. Wydaje się, aby to nie było dalekie właśnie od steala. Oakley kontra Victor, wow, aj, szkoda tego. Strasznie tego szkoda, jakby. Wydaje mi się, że nie powinien Victor, prawda, aby w takiej sytuacji tak pchać się, jakby. Rozumiem, jakby to było, nie wiem, mismatch, aby niekorzystny dla niego, a przed coś takiego. Fałta z tego centra. Chciałem go tutaj zaatakować, bo widziałem, że troszkę są, może tutaj wymieszani we dwójkę, to postanowiłem atakować i no, w sumie mogę powiedzieć, że się udało, bo jest faul. Nie udało się zdobyć punktu od razu, ale jest faul na tym ich centrze. Że tutaj trafiamy. 3 punkty jak na razie straty mamy do Detroit, którzy właśnie głównie tutaj, choć może już nie głównie, ale bazują dość dużo, jak na razie jeśli chodzi o to prowadzenie na trójkach. Kade pod kosz, Kade jest mocny, ale jeszcze zabrał i trafił. Niestety, no nie lubię tego, naprawdę nie lubię tych sytuacji, jak udałem się świetnie wybronić, ale potem niestety nie jesteśmy w stanie, bo dobrze zrobiliśmy wybronę, więc nie jesteśmy zbytnio w stanie się tam dobrze ustawić pod zbiórkę niestety i potem tak się to właśnie kończy. Do Demar niestety to był, więc oddaję właśnie, dobra. Dobrze, to jest Victor. Chciałem właśnie, bardzo szkoda, że Victor nie próbuje tutaj użyć screenu. Demar jest w tarapatach. Victor jeszcze spróbuje jakiegoś rzucić. Liczyłem na niego właśnie, bo nie ukrywam, że to jest zawodnik, który może nawet jeśli nie trafić, no to jest tam zawodnikiem, który potencjalnie może zgarnąć ofensywną zbiórkę. Ja to liczyłem, że jeśli nie trafi, to przynajmniej tą ofensywną zbiórkę zgarnie. Auzer.
Chodzi ten Davison, zablokowany pięknie. Dante Palmer. Dobrze się tutaj udało poradzić z Cade'em, ale Wiktor musi być jakby, nie podoba mi się, że Wiktor stoi, dosłownie się tam patrzy, tylko jakby Wiktor musi być zaangażowany w tym moim ataku. Wiktor musi być gotowy, żeby potencjalnie tę piłkę próbować przejąć, jakby jak będzie trzeba właśnie zebrać. To jest ten, to za zastrzeżenie, które do niego mam tutaj. Trójka od nich, która im nie wpada. Trójka Dante, tylko właśnie. Dobra, tylko żeby trafić, udało się. Ryzykowne bardzo, bo tą piłka mogła być łatwo przechwycona przez Cade'a. Chciałem tam rzucać trójkę, a po prostu widziałem, że Cade do mnie przybiegł, więc wiedziałem, że nie ma po prostu w ogóle tej sensu. Cade z pół dystansu, nie myli się. Nie myli się tutaj Cade. Wiktor Wembanyama i to jest piękne wejście tutaj. Był przed Oakley, więc miał tutaj łatwy wsad akurat do zrobienia. Timeout Pistons. Jak na razie ten mecz przebiega dla nich dość dobrze. Nie może powiedzieć jakoś wyśmienicie, bo jest to cały czas równy mecz na końcówkę tej pierwszej kwarty. Czy wrócimy do gry, czy będziemy odpoczywać? Będziemy chyba odpoczywać. Zobaczymy za chwilkę oficjalnie. Tak, będziemy odpoczywać tutaj. Wracamy do gry przy wyniku 41-28. Z jednej strony jest spoko, bo przychodzę, żeby zrobić jakiś, może powiedzieć, żeby walczyć, bo jakbyśmy, nie wiem, prowadzili, to byłoby też spoko, jakbyśmy prowadzili dużą różnicą, bo wtedy bym sobie myślał, że mam spoko. Teraz przynajmniej po prostu jakby mam jakieś wyzwanie, mam o co walczyć, mam o co grać tutaj. Trójka Pistons nie pada, bo by dali dłużej na pewno tutaj. Pięknie. Ponownie udało się znaleźć przed obrońcą. Kto to w ogóle był? Nawet nie zauważyłem zbytnio. To jest Julian Strouter. Gracz obecny Nuggets. Chyba rookie Nuggets w sumie już. Piękny blok DeMar DeRozan. Dobra, ładnie. I pięknie rozegrana akcja. Jeszcze ten wyskok świetny od naszego zawodnika. Świetnie rozegrana ta akcja w nasze wykonania. Wszystko zaczęło się od bloku DeMara DeRozana, co na pewno istotne. Bo jednak nieczęsto będę mówił pewnie, że DeMar DeRozan zablokował. Dobra, spin move, ale nie trafia tutaj. To jest najbardziej ważne tutaj. Bo to jest ryzykowne właśnie. O podanie, nie ukrywam. Ale jup, i to będzie bardzo łatwe wykończenie dla Wiktora. Nie był nikt tutaj w przestrzeni, może powiedzieć, powietrznej Wiktora, więc to był łatwy wsad dla niego. Jeszcze oddałem do Cade'a zrobili. Jeszcze coś im udało, ale jednak zostawiam mi, dobra, zostawiam mi Cade'a. Trafił. Niestety szkoda, że mi zostawi Cade'a tutaj jednak, bo ja już miałem tam iść do drugiego zawodnika. Tylko za... Oczywiście, że to podanie są tak głupi i nerwowe, aby... Z jednej strony wiem dobrze, że to jest dobra decyzja, ale z drugiej strony wiem, że mój zawodnik oczywiście nie umie nigdy słabo podać, bo zawsze muszą bombę mu rzucić, którą nie da rady złapać kolega zespołu. To jest mega frustrujące, bo wiem, że właśnie to jest dobra akcja, ale nie jest to dobra akcja ze względu na to właśnie, jak jest wykonana tutaj. Faul. Już pierwszy wał tutaj Bendera i kolejne rzuty sobie są dla nas. Nie byłem pewny co do tego DeMara, jakby, jak jest ustawiony tam. I dwa celne rzuty, mam 20 punkt zdobyty tutaj. Okej, pod kosz, blok Wiktora, świetna akcja. Dante Palmer i obyś to wykończył, Dante, dałem ci ten łatwy rzut, a ty go zmarnowałeś. To było naprawdę, bo wiem, że mogłem sam próbować na przykład, ale pomyślałem sobie, dobra, dam jeszcze Dante, żeby właśnie się upewnić, że to wpadnie, no i właśnie niestety nie padło.
Nie ukrywam, że tego się kompletnie nie spodziewałem. Dobrze, że trafił. Kompletnie nie myślałem, że jeszcze tutaj do tyłu będzie. Demar, tylko... Nie, no nie tak naprawdę. To nie może tak wyglądać. To nie może wyglądać tak, że on to po prostu tak jakby boi się wyrzucić w ogóle. Albo wjeżdżasz z siłą i z kontaktem kończysz to, albo zatrzymaj się, wycofaj do tyłu, albo zrób pump fake'a mu. Nie możesz po prostu tak zrobić, jakby, że to jest taki wjazd ze strachem. To jest najgorsze, prawda? Time out Pistons. Three point percentage w tym sezonie widać, nasz zespół jest najlepszy, jeśli chodzi o właśnie skuteczność tutaj trójek całej drużyny w sezonie. Oakley kontra Wemby, Victor Wemba nie ma z blokiem, piłka jest nasza. Wiktor, nie wierzę. Dobra, dobrze, co, ale naprawdę musieli mi to przeciąć. Wydawało mi się, że łatwo mam podanie do Wiktora, oczywiście, że nie. Nigdy nie będzie łatwo. Panie, że jeszcze tutaj podał. Ja spróbuję jeszcze jakkolwiek wejść. Liczyłem na ten kontakt, ale nie ma kontaktu niestety. Kate Cunningham trójka. Nie pada, dobra. Teraz podajemy do Demara. Demar ma troszkę miejsca. Dante Palmer. Kto was goni? Naprawdę, kto was po prostu goni? Jestem ciekawy naprawdę, kto was goni. Bo nie rozumiem właśnie takich typu akcji. Tych właśnie akcji, gdzie po prostu no ewidentnie jakby ich ktoś gonił. Tak się zachowują. Się rzucę. To jest ciężki rzut, który trafia. No jak takie będą im ciężkie rzuty wpadać, no to będą wygrywać mecze. Naprawdę ja skrzydła liczę, że jak się Mikala w czasie odnajdzie. Demar, punkty, trafia. To jest to, o czym mówiłem. Demar nie jest dobrym rzutem za trójki, ale jest graczem, który jest w stanie trafić te trójki. To jest taki zawodnik, który naprawdę może oddawać z 50 rzutów i może nie trafić. Ja pewno jakby... Trafił, ale ja jestem spóźniony. To było zbyt szybkie, spamowałem troszkę tego X-a, nie ukrywam. Czy ktoś tutaj mi przyjdzie? Czy nie? Nikt? Prawda. Okej, dobra, przyjmę to. Nie 10, a 11 punktów straty. Przypomina mi się ten mecz z Memphis. Tylko tam był tam była większa strata. Pamiętam, że tam w pewnym momencie było nawet z 20 punktów, a tutaj aż takiej straty okropnej nie było, ale nie możemy jakoś tak mega się zbliżyć. Mark Williams, duża zbiórka. Demar, szybko, Demar. Bałem się troszkę, że będzie blok od tyłu, bo to jest jakby w takich sytuacjach zawsze jak podaję, to chcę momentalnie od razu widzieć próbę rzutu. Anthony Black. Lauzer Thompson teraz. Oakley kontra Mark Williams. To może być ciekawy matchup. I Mark Williams świetny. Świetna wybrana Mark. Na spokojnie może tutaj poczekam. Wolę Marka Williamsa takiego screena tutaj wziąć. Udało się pięknie. Nie wiedziałem szczerze z tej perspektywy, czy on jest przed, czy nie. Niezbyt tak widziałem dokładnie, ale był w dobrej sytuacji, więc to podanie było dobrą tutaj decyzją akurat. Teraz szybkie tutaj screeny. Dobra, trzeba tak zawodnik tutaj pilnować. Anthony Black bardzo łatwo wymusza ten faul na Palmerze.
I dwa celne rzuty osobiste tutaj. Mamy Wiktora z powrotem, więc użyjmy tutaj Wiktora z powrotem. Użyjemy go do screena, ale tutaj wejdziemy i trafiamy plus faul. Szansa na end one tutaj. Wpadł Kobe Jordan z dużą siłą, a właśnie to jest, myślę, że niezbyt dobry moment, żeby atakować, jak Kobe Jordan wpada z dużą siłą, żeby go atakować, żeby go próbować wybronić, bo to się często źle kończy. Dobrze też trafiliśmy, bo nie byłoby to aż tak efektowne, gdybyśmy tutaj właśnie spudłowali teraz. Play kontra Wiktor, faul. Czemu niestety się nie udało? No ale sentry często lubią być nie najlepszymi shooterami, jeśli chodzi o wyrzuty osobiste. Nie wiem, jak jest z tym Oakley właśnie, bo go nie znam. Nie trafia drugiego, więc dobrze. Dante, oddaj Dante. Dobra, właśnie spokojnie też, żebyśmy to rozegrali. Wiktor. Jest, pięknie. Nie rozegraliśmy tego, jak to miało wyglądać. Mogliśmy to dużo lepiej rozegrać, ale liczy się to, że trafił do kosza i mamy 5 punktów tylko straty. A więc po pierwszej połowie wydaje się, że będziemy po prostu mieli niedużą stratę do nich. Bierze cię Wiktor. Pięknie, pięknie Wiktor. DeMar, no. Dobra, miałem mówić, że może lepiej nie próbuj dwóch trójek w jednej połowie, ale jednak próbuj. Jak widać, tutaj dzisiaj ma cela. Dzisiaj DeMar ma cela za 3 punkty. Karicha właśnie jest 5-6, coś takiego. Oj, tutaj. Super, Wiktor, ale zebrał ten blak. I nie trafia tutaj. Faul, no. Nie jestem fanem takiego faulu, naprawdę. Mam wrażenie, że Wiktor nie robi nic takiego, co powinno być gwizdnięte, że to jest faul. Taka moja opinia. Chciałem pójść po dwa pewne punkty, niż tam bawić się, żeby mieć na 100% właśnie ostatnie posiadanie. Wolę właśnie mieć łatwe dwa punkty, niż mieć na 100% ostatnie posiadanie i zaryzykować, czy my trafimy właśnie. Tak to i tak będziemy mieli to ostatnie posiadanie, wydaje się. To jest niesamowite, on 3 faule wymusił jakieś dwie, jakąś nieco pan minutę chyba naprawdę na Wembim. Niesamowite, nie bywa naprawdę. I trafię sobie to obydwa. Dziwi mnie, że Wiktor się na sobie naprawdę nie możemy go zostawić do końca już. Myślę, że mogliśmy. Czekam sobie, znajdziemy sobie swoje miejsce. To powinno wpaść. To wpada, dobra. Jest to pół dystans, ale jestem w pełni szczęśliwy, bo po prostu to wpadły. To jest dla mnie najistotniejsze. Już tutaj nie pozwolimy blakowi oddać się rzutu. Punkt strat tylko nie jest źle, nie jest naprawdę źle. 29 punktów zdobyliśmy. Grało mi się. No solidnie bym powiedział, bo mam wrażenie, że miałem odczucie, jakby, że mi się grało lepiej w pierwszej połowie z Portland, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że mi się tutaj źle grało albo trudno mi się grało. Pograło mi się dobrze. Jeden punkt straty to na pewno zapowiada możliwie ciekawą drugą połowę tutaj. Też tak w ogóle już jak ten. Wow, mamy wymianę. Mavericks otrzymują Freda VanVleeta i Pika. No teraz na pewno tam Luki, nie? Więc nie wiem, czy mają jakiegoś dobrego point guarda. Thunder otrzymują Zaka Collinsa, Trisha Okogiego. I tak mają point guarda w postaci Shea tam. Pewnie Oklahoma, więc nie potrzebują Freda VanVleeta. Nie potrzebują aż tak niesamowitego rezerwowego, więc wydaje mi się, że to nie jest jakaś zła wymiana dla obu ekip. To może być taki win-win trade po części. Właśnie kontynuując, jak ten film się pojawił, to już pierwszy mecz finałów NBA. Już odbył się, więc jestem ciekawy. Ja jeszcze oczywiście nagrałem to przed tym finałem, ale właśnie film będzie opublikowany już po pierwszym finale. Ciekawy jest naprawdę, jak to się potoczy. Ja właśnie swoje typy oczywiście dawałem już na drugim kanale odnośnie wszystkich meczów Game 1, Game 2, Game 3, Game 4, Game 5 i Game 6, bo tak już ty mówiłem w tym właśnie filmie. Typowałem, że mecz się że seria zakończy się w 6 meczów, więc właśnie w miarę już wiadomo, jak typowałem. Typowałem właśnie, że Boston wygra ten pierwszy mecz, ale
Tak, rzeczywiście też mówiłem. Kibicuję oczywiście Dallas tutaj. Wiktor Wembanyama. No i w taki sposób wychodzimy na prowadzenie w pierwszej akcji drugiej połowy. Dawson. Brewer przy piłce teraz. Ktoś za niego będzie musiał rzucać. Auser Thompson zostawiony tutaj dość wolny. Kate mi tutaj ucieka, ale nie będzie mógł rzucić. Kate, to będzie ciężki rzut Ausera, który nie może wpaść. Właśnie wpada tutaj. Pół dystans, dobra, może być, może być. Nie będę się jakby cofał, już tam po prostu chciałem oddać ten rzut, jak widziałem, że jest wolne miejsce. Dobra, już tego zawodnika wezmę tutaj. Kate jednak troszeczkę zbyt łatwo, mam wrażenie, Demar musi by troszeczkę lepiej się zachować. To chyba nie padnie. Ach, te trójki naprawdę, mam takich dość, po prostu naprawdę. Jeżeli byłoby piękne, gdyby trójki były łatwiejsze troszeczkę na tym Hall of Fame niż jak właśnie z dość czuję przepaść między właśnie tymi dwoma poziomami. Dante tym razem próbuje i Dante się nie myli. Uwaga na Ausera, podaję do tego gościa. Dobrze, że tego Wiktor przynajmniej nie sfaulował. Czasami są takie sytuacje, w których wiadomo, że nie chce się być, ale jak już się jest, że zawodnik jest tak ustawiony dobrze, no to lepiej już go przepuścić, niż go jeszcze potencjalnie sfaulować i dać mu szansę na end one. Brewer, nie Brewer, Davison, nie każdy stworzył gości, ale miał dobrą szansę. Nie ukrywam, że liczyłem, liczyłem, że ten ich center nie będzie mnie tak dobrze tutaj bronił. Najgorsze, że to jest ten głupi transition take foul, to jest najgorsze. Okej, trójka, okej, trafia. To w dribble trójki też naprawdę zauważyłem, że rzecz, która się zmienia w Hawaii. Mam wrażenie, że na Superstar komputer nie trafił tak często off dribble trójki. Pięknie. Patrzcie, już mieliśmy zero energii, jakbyśmy pod koszem, ale udało się tutaj wykorzystać tą akcję. Nie byłem najlepiej, nie byłem za dobrze tutaj ustawiony, nie ukrywam, że bałem się, że mogę mieć tutaj faula. Pięknie, Dante Palmer, powiem tak, bałem się, że Dante Palmer przeleci koło tej piłki, tak to miałem wrażenie, że wygląda, ale jednak nie, perfekcyjnie, prosto w dłonie, to jest niesamowita prawda precyzja, którą trzeba mieć, żeby tak perfekcyjnie prosto w dłonie podać tą piłkę. Kate rzuca, Kate trafia, wow. Kate jest naprawdę dobry dzisiaj, bardzo jest dobry. Jakby mam wrażenie, że w tych finałach nie przypomnę sobie zbytnio takiego jednego spotkania, który naprawdę jakoś tak mega rządzi, może powiedzieć. To jest psa. Dobrze, dobrze, mój zawodnik miał robić lay-up, ale sobie pomyślał, no dobra, w sumie nie mam nikogo przed sobą, więc czemu by nie robić wsada właśnie. No i nagle zmienił tą animację. Myślałem, że go będę przeprawiał steala. Nie no, chyba nie można utrafić. Właśnie, troszkę już za dużo tego. Auser Thompson niestety się tutaj pojawił. Nie spodziewałem się właśnie Ausera. Po co go fauluje? Po co znaczy, że ja do niego w ogóle skaczę? Powinienem go właśnie przepuścić, bo mogłem mu dać łatwo właśnie jeszcze faula. Faul na Cage, to jest trzeci chyba?
Drugi dopiero miałem wrażenie, że na pewno mi dwa razy faulował, ale widocznie nie. Czy mi pokażą? Miałem mówić, czy będę musiał rzucać te rzuty osobiste, nie patrzę na ten pasek, ale jednak nie mam tutaj. Z powrotem na kamerę na nas tutaj rzucamy. Miałem to co powiedzieć, że chyba jeszcze nie miałem pudła gdzie i do tego momentu chyba nie miałem pudła. Jeśli chodzi o oczywiście rzuty osobiste, wow. Tak dużo miejsca. Niewybaczalne teraz niestety. To jest naprawdę ciekawe, że spotykałem się z drużyny, które najwięcej wrzuciłem bloków na mecz w tym sezonie. U nas na pewno Wiktor jest głównym, może być, czynnikiem u nich. W sumie nie wiem. Dante trójka. Nie. Niestety nie, naprawdę byłoby to mega potrzebne. Nieraz trafiałem trójki, które już nic nie zmieniałem, a to akurat by się mega przydało. Nie, faul na szczęście, ale trafia, więc... Myślałem, że mogę być za wolny, ale jednak nie. 40 punkt zdobyty tutaj. Prawie... mam go, dobra, mam go. Na spokojnie tutaj. Czemu naprawdę on to robi? Czemu on tego głupiego layupa robi? Weź skocz na wsad tak, jak chce to zrobić. To nie on musi oczywiście ten głupi layup, który trwa z minutę i oczywiście mają szansę łatwo zablokować. To jest tak denerwujące, jak widzę super sytuację, a mój zawodnik po prostu zrobić coś głupiego. Tutaj niestety też nie spodziewałem się, nie powinienem oddać, ale już było za późno. No to więcej mogłem, ale i tak jest po prostu większy, musiał to wykończyć. Ponownie ten lewek, mnie denerwuje ten lewek, naprawdę. Jakby on jest w stanie wyskoczyć stamtąd. On wyskakuje stamtąd, tylko że fajnie by wyskoczył pod wsad, naprawdę, żeby było po prostu łatwiej. To jest naprawdę łatwiejsze niż taki kombinać layup. Wiktor, nie róbcie podwójnego krycia, to nie jest potrzebne, prawda? Właśnie. Wiktor pokazał, czy nie jest mu potrzebne podwójne krycie. Nie rzucaj właśnie, spokojnie. Wiktor. Mówiłem wiele razy, że kluczem do sukcesu są trójki u nas i co dzisiaj zawodzi? Trójki, więc to jest właśnie niestety klucz do antysukcesu, że powiedział, ja mam trzeci faul. Wiadomo, bo że Kate nie trafił pierwszy, to znaczy drugi na pewno trafi. Faul, dobra. Liczyłem, że ktoś tak się mi czysto otworzy trójkę. Może ktoś był na tej trójce, ale nie widziałem, nie zdążyłem, aby zobaczyć. Miałem nadzieję, że ktoś się pojawi i właśnie zdążę go tutaj zobaczyć. Tak w ogóle właśnie mam trzy style. Zapomniałem o tym w sumie. Też, że właśnie tam miałem tego styla. Zapomniałem o tym, bo tą akcję chyba skończyliśmy właśnie niedobrze. To jest naprawdę tak mi denerwuje. To był praktycznie perfekcyjny rzut, jeśli chodzi o tą wysokość tego paska, ale na nie wpada to. Black nie trafia. Dobrze, że tutaj nie trafił, bo to też Stewart. Nie, to jest Nerl Noel. Patrz, tutaj Kobe Jordan się ustawia w świetnym miejscu. Pistons biorą timeouta, 5 punktów przewagi mają nad nami na 2,5 minuty do końca trzeciej kwarty. Może my też siedziemy na ławce? Tak jednak nie, czyli gramy dalej. Każdy tego dostał właśnie z tych finałów, akurat jego kojarzy dość. Hauser, pół dystans. Pięknie Wiktor go tutaj wybronił. Keldon wycofaj, właśnie spokojnie. Keldon Johnson trójka.
Mikal. Jest trójka, o to chodzi. Naprawdę to, jak zaczniemy trafiać, to będzie po nich. Jak zaczniemy trafiać te trójki, to naprawdę to wygramy. Co tam się zdarzyło? Illegal screen Dawsona. To otwiera nam furtkę na to, żeby remisować, albo nawet wyjść na prowadzenie. Siadamy na ławce. Duży moment. Jak wracamy, to wynik to 179. Super robota. Fenomenalna robota zawodników tutaj naszych kolegów zespołu. Na szczęście ostatnio razem właśnie częściej widzę taką sytuację, że jak wracamy w tej czwartej kwarcie, to jest lepiej niż było przedtem. A lubiało być tak, że było gorzej niż było przedtem. Na przykład siadaliśmy na ławkę, wracaliśmy, a to nagle jest zły wynik bardzo. Julian Strouter, uwaga tam na Nerlensa, Noela, Victor, Wemba nie ma. Pięknie, wiedziałem, że to jest ten moment, gdzie możemy się zabawić i zrobić takiego self-alejupa. To było piękne, to akurat było piękne. Widziałem właśnie, że mam na tyle daleko Kejda, że mogę to spróbować zrobić bez żadnych problemów. Dobra, piłka i niestety Nerlens był na tyle z przodu przed Wiktorem, że Wiktor nie miał tutaj nic do powiedzenia. Za łatwo tutaj mi dali wejść, po prostu widziałem tą dziurę, nikt nie próbował mi tutaj przeszkadzać, więc wykorzystamy to od razu. Pudło Kejda, dobra. Wiktor i Wiktor pudłuje. Niestety jeszcze przegrywa walkę o zbiórkę. Strouter, uwaga na zbiórkę. To nie będzie trzeba, bo trafia trójkę. Dużą trójkę na pewno dla Detroit. I teraz kolejne wejście. To jest jednak faul. Myślałem, że nie zdążę mnie jakkolwiek sfaulować, ale to jest bardzo mądry faul na Nerlensa Noela akurat. Kolejny 50 point game, drugi odcinek z rzędu, gdzie mecz, który gram, to mam 50 point game'a. Prawie go miał ten Wiktor. Było bardzo blisko, no nic. Najważniejsze, że oni są cały czas niegotowi. Po prostu oni nie są gotowi na Kobe'ego Jordana, bo Kobe praktycznie za każdym tutaj wchodzi i łatwo zdobywa punkty. Dobra, wybrałem do końca i nie trafia, ale zbiera ten gość. Nie jest to najgorszy faul, nie jest to najgorszy faul, bo to jest dopiero czwarte. Był piąty, to bym powiedział, że nie jest zbyt dobrze. I Oakley się myli, tym bardziej to był dobry faul. Mikal, trójka. I tak jest, Mikal Bridges. Duża trójka, 118-107, 4 minuty do końca. Wiedziałem właśnie czy... Dobra, i tak nie trafił. Wiedziałem, którego z tych dwóch zawodników już brać, czy czasem nie zmienić właśnie. Alejup? Czemu nie? To jest alejup i to jest 55. punkt Kobe'ego Jordana. Kate, o to nie będzie łatwe. Właśnie, nie było to łatwe.
I to będą kolejne punkty. Chyba teraz mogę powiedzieć, że jest po meczu. Chyba mogę teraz powiedzieć. Nie spodziewałem się, nie ugrałem. Myślałem, że to będzie mecz właśnie, który będzie trzeba do końca walczyć o to zwycięstwo. A chyba jednak na te 3 minuty do końca już myślę, że mogę powiedzieć, że wygraliśmy. I jeszcze out of bounds. Wow, naprawdę. Posypali się. I to mocno się posypali. To ten blok Demara, który był w pierwszej połowie, jeśli nie mylę. Zrobili tutaj Palmera, więc musiałem to teraz wykorzystać tutaj. 13 nasza asysta, nie patrzę tak na te asysty, ile mieliśmy. A zresztą są przy piłce. To jest timeout Pistons. Czy to jest potencjalny moment na to, żeby wpuścić rezerwowych? No bo myślę, że mogą już to na pewno robić. Chodzi jednak utrzymać tutaj starterzy, u nas w sumie też. Dawson, ciężki rzut, no ale wpada. Dawno nie mieli celnego jakiegokolwiek rzutu, więc na pewno było to im potrzebne, choć no jest na pewno już za późno. Nie powinien, to nie powinien być, ale to powinien być normalne pytanie. Mój błąd tutaj, powiem tutaj wybiłem piłkę. 2 minuty do końca już tego spotkania. Dobra, była Wiktora. Myślałem, że to się skończy faulem, nie ukrywam. Ale jednak nie. Mikal, próbuje Mikal, trafia. 14 asysta, bo ponownie zawodnik, który rzuca za 3 punkty, jest po prostu otwarty tutaj. Mój faul chyba niestety, tak, to jest mój faul, czwarty, myślę, że piąty. Choć jest to faul, który oczywiście absolutnie nic nie zmienia, tylko tam, że będę miał jeden faul więcej dopisany, a on, a Kate o jeden punkt więcej. Pięknie, jeszcze tutaj wjazd kolejny, 51 punktów mamy zdobyte. Ten Black pod koszem, Kate przy piłce. Dobra wybrona, świetna wybrona, ale jeszcze lepszy rzut, jak widać. Pomyślałem, że tak, że jest ta trójka trafienia. Jeśli trafię, mam 60 point game, więc spróbować na pewno możemy. Cade podaje, Cade teraz rzuca. Nie trafia. Nie prosiłem o tą piłkę akurat właśnie, mnie zdziwiło, bo zwykle takie piłki są podawane tylko jak ja poproszę, nie? A tutaj akurat nie prosiłem o tą piłkę. Cade nie trafia i to byłoby na tyle. Mamy zwycięstwo 130-112, to jest Detroit Pistons. Po 3 kwartach zapowiadało się naprawdę bardzo ciekawie, tutaj nie ukrywam, ale potem się skończyło tak, że wygraliśmy jednak jakieś właśnie 3 minuty, 3,5 minuty do końca i wtedy już mogłem tak właśnie czuć się, że wygraliśmy. A więc zwycięstwo tutaj w rewanżowym starciu z półfinału NBA sprzed 2 lat, sprzed rok w sumie temu, bo właśnie ten finał, który mieliśmy z Knicks, no jest był w tym roku, to było w tym roku, tylko w poprzednim sezonie jakby. Ponownie tutaj właśnie kolejny mecz, który był naprawdę przyjemny do zagrania.
57 punktów, 14 asyst, 3 style, które właśnie nie wiem, jakby career high naszym pewnie nie są, ale gra, jakby jak ja grałem, to możliwe, że jest career high, bo miałem na pewno tutaj zawodnik mój jakiś symulac, z jakimś meczach symulował, miałem pewnie 4 czy 5 styli w jakimś meczu na pewno. Troszkę sobie tutaj tych gold pointsów zgarnęliśmy, choć tak, wyprzedzenie LeBrona to się dopiero wydarzy pewnie na koniec sezonu. Tak, zgarnę tam wszystkie nagrody. New main quest, position level, Jamorant rematch. No, rewanż z Morantem może być na pewno ciekawy. Pojedynki z Jamorantem są na pewno ciekawe. Myślę, że mamy dość podobny playstyle. Lubimy wchodzić pod kosz, lubimy atakować. Najpierw jednak mam Phoenix, że wyglądam strasznie. 1-10 rekord. Wygrywam 139-90 z nimi. 68 punktów. Prawie triple-double tutaj wykręciliśmy. Sacramento to kolejny rywal. Wskoczyliśmy teraz na 40 punktów per game, że average'ujemy. Akurat po tym naszym między innymi właśnie prawie 60 point game'ie. Dokonam, że też... czy nie jeszcze? Jeszcze nie mam. Dobra, czyli w tym meczu będziemy mieli przekroczoną tutaj barierę 14 tysięcy punktów zdobytych w karierze. A więc pora to zrobić. Będzie to mecz z Sacramento. Myślę, że nie, akurat nie zagram tego. Może jeszcze się będzie okazać, że zagramy. 164-118. Czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę. Nie 71 punktów, nie 19 asyst, a 15 na 15, jeśli chodzi o celne trójki. Przecież to nie jest normalne. Wow. Jakie właśnie ustawiłem? Pamiętam, że ustanowiłem rekord, ale nie pamiętam, ile to było. Nie, to musiało być przynajmniej 15. Muszę zobaczyć, naprawdę, muszę zobaczyć jeszcze raz. Czy ja wtedy zrobiłem 16 czy 15? A mam dwa najlepsze miejsca będę miał. Będę miał dwa najlepsze miejsca w historii NBA. Jak przejdziemy tutaj właśnie na NBA Record Game. Tylko, że... czy mogę sprawdzić tutaj Game Season? Tak, dobra. Three Pointers Made. Kobe Jordan. Kobe Jordan. To jest to, kiedy to ja grałem. A to jest to, kiedy właśnie przed chwilą widzieliśmy. To jest niesamowite, naprawdę. 15 celnych trójek bez pudła. Bez pudła, co jest właśnie niesamowicie imponujące, niesamowicie naprawdę imponujące. Nie był to właśnie mecz grany, ale liczy się oczywiście, wiadome. Więc teraz właśnie mamy oficjalnie przekroczone też te właśnie te bariery na 14 tysięcy punktów. Następna bariera, którą przekroczymy, to będzie prędzej pewnie asyst, choć nie wiem, w sumie asyst albo zbiórki. Ten mecz z Golden State przesymulujemy. Wygrywamy 126-83. 15 zbiórek to od Kobe'ego Jordana, więc może jednak się myliłem, może jednak się myliłem. Mamy Rockets też. Mecz, który może bym normalnie zagrał, ale nie zagram z tego względu, że za chwilkę mamy tutaj key game'a i na to właśnie nie zagram. Czyli teraz, no jednak chyba te zbiórki. Chyba jednak te zbiórki będą pierwsze. 2000 zbiórek. Rockets pokonują 137-121. 10 zbiórek to nie wystarczyło, ale i tak jakby to, co się da, nie zapomnę tego. 70 punktów, 15 celnych trójek bez pudła. Kolejny, już oczywiście. Jeden, może powiem tak, jeden z wielu niebywałych, niesamowitych, legendarnych występów Kobe'ego Jordana tutaj w jego karierze. A więc w następnym odcinku prawdopodobnie w tym meczu właśnie przebije barierę 2000 zbiórek zdobytych w karierze. No, ale tak ogólnie niesamowite, prawda? Niesamowite jest po prostu. Po części powoli się przyzwyczaiłem, a po części nie przestałem je Kobe Jordan tutaj zachwycać tym, co oczywiście wyczynia. Teraz będę już kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!